I tak na naszych oczach w Ostródzie padł kolejny rekord Guinnessa. Janusz Chomątek wielkim piłkarzem nie był, ale cała Polska wie, że nikt tak na świecie nie żongluje piłką jak nasz rodak. Talent, dar od Boga, może kwestia treningów. To chyba nie jest ważne. Ważne jest to, że piłka po prostu słucha się Chomątka i rzadko kiedy spada na ziemię. Wielokrotny rekordzista Księgi Rekordów Guinnessa w podbijaniu różnego rodzaju piłek tym razem czarował na Mazurach. I to właśnie Ostródę wybrał na miejsce pobicia 18 już w swoim życiu rekordu Guinnessa. W czasie 2 godzin i 41 minut Chomątek podbił piłkę 20 503 razy. Tym samym pobił rekord Guinnessa z 1988 roku. Drugiego takiego człowieka w Księdze Guinnessa próżno szukać. Przypomnijmy, że Janusz Chomątek podbijając piłkę pokonał dystans 30 km na trasie Ustka-Słupsk w czasie 8 godzin i 20 minut. Był nawet lepszy niż sam Diego Maradona. Argentyńczyk podbijał piłkę głową 7000 razy. Polak ustanowił swój rekord. Chomątek podbił piłkę 35 000 razy.